Policjanci z bełchatowskiej drogówki zostali skierowani na miejsce zdarzenia drogowego w miejscowości Helenów. Okazało się, że samochód marki Hyundai uderzył w przydrożną latarnię. Kierowcy nie było na miejscu zdarzenia. Ponieważ z pojazdu wydobywał się dym, a latarnia była pochylona, na miejsce zdarzenia zostali wezwani strażacy. Policjanci rozpoczęli poszukiwania kierowcy Hyundai'a. W tym celu mundurowi przeszukali pobliski teren. Po chwili odnaleźli mężczyznę ukrywającego się w pobliskich krzakach. 37-latek chciał uniknąć odpowiedzialności za kolizję. Okazało się, że miał ponad promil alkoholu w organizmie oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. To jednak nie wszystkie jego przewinienia. W czasie, kiedy policjanci pracowali na miejscu kolizji, dyżurny bełchatowskiej policji ustalił, że Hyundai został skradziony z terenu Piotrkowa Trybunalskiego. 37-latek szybko trafił do policyjnej celi. Gdy wytrzeźwiał, bełchatowscy policjanci przedstawili mu zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz złamania sądowego zakazu. Natomiast piotrkowscy śledczy dołożyli zarzut kradzieży z włamaniem. Mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Już w czwartek, 15 września, na dobre ruszają prace związane z remontem ulicy Budryka. W pierwszym etapie prace będą prowadzone na odcinku od ulicy Staszica do ulicy Świętej Barbary. Na skrzyżowaniu ulicy Budryka z ulicą Staszica zostanie wyłączona sygnalizacja świetlna. Rusza modernizacja tej drogi głównej, czyli na Budryka, we fragmencie od Staszica do Świętej Barbary i ten fragment będzie wyłączony. Nie będzie działała sygnalizacja świetlna przy wjeździe na osiedlu Binków. Tam zostaną wyłączone pasy, które pozwalają skręcić w osiedle Binków właśnie w ulicę Budryka. Możliwy będzie wjazd od chociażby ulicy Faustyny Kowalskiej, czy Mioceńskiej, albo Getla. Dla mieszkańców, którzy mieszkają w blokach właśnie przy tym modernizowanym fragmencie, zorganizowany jest parking tymczasowy i prośba taka, by tam zostawiać samochody. No i oczywiście prośba do kierowców, by zwracali uwagę na tą nową organizację ruchu. Tak naprawdę to jest już kolejny, drugi etap, ponieważ już są robione, już rozpoczęły się prace na tych 7 mniejszych uliczkach i one już są prowadzone. Tutaj faktycznie pomyślane zostało to w ten sposób, by robić to etapami tak, by można było w jak największej części móc korzystać z tych dróg, które są. Faktycznie te prace będą wykonywane etapowo. Czas na zakończenie wszystkich tych prac właśnie w osiedlu Binków przewidziany jest na 24 miesiące od momentu podpisania umowy. Ta umowa została podpisana w maju. Remont jest konieczny, ale przez pewien czas ruch w rejonie ulicy Budryka będzie utrudniony i kierowcy będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Całkowity remont głównej drogi na osiedlu Binków ma potrwać maksymalnie 24 miesiące, licząc od daty podpisania umowy z wykonawcą. Wraz z nowym rokiem szkolnym ruszyła kolejna, 9. już edycja lekcji z ZUS organizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Lekcje z ZUS to doskonała okazja nie tylko do poszerzenia wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, ale także do zdobycia atrakcyjnych nagród w kończącej lekcję Olimpiadzie z wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. Każdy uczeń, który weźmie udział w projekcie, może spróbować swoich sił w olimpiadzie, a zwycięzcy mogą liczyć na indeksy, dodatkowe punkty w rekrutacji na wielu renomowanych uczelniach oraz na nagrody rzeczowe. Zgłoszenia szkół do udziału w olimpiadzie przyjmowane są do 28 października bieżącego roku. Od 2014 roku w lekcjach z ZUS wzięło udział łącznie ponad 516 tysięcy uczniów. W roku szkolnym 2021-2022 w olimpiadzie uczestniczyło ponad 35 tysięcy uczniów z całej Polski. Lekcje z ZUS to projekt edukacyjny dla szkół średnich. Podczas 4 lekcji uczniowie dowiedzą się, czym są ubezpieczenia społeczne, jakie niosą korzyści, a jakie obowiązki. Dla tych, którzy planują prowadzenie własnej działalności, lekcje są doskonałym wsparciem w zrozumieniu, jakim ubezpieczeniom podlegają płatnicy, czyli przedsiębiorcy. Uczniowie dowiedzą się, jak założyć własną firmę, czy też jak zgłosić się do ubezpieczeń. Ta wiedza pozwoli świadomie podejmować im decyzje na etapie dorosłego, zawodowego życia.
ZUS przygotował dla nauczycieli materiały, które pomogą zrealizować zajęcia o ubezpieczeniach. Są to scenariusze, prezentacje multimedialne, filmy, gry i zeszyty ćwiczeń. Są też materiały do pobrania na stronie internetowej zus.pl/edukacja. Nauczyciele mogą też skorzystać z nagrań wideo, gotowych lekcji, a także wsparcia pracowników zakładu. Zapraszamy do udziału w olimpiadzie. W sprawie organizacji zajęć lekcje z ZUS można skorzystać z pomocy koordynatorów do spraw edukacji i komunikacji społecznej. Dane kontaktowe znajdują się na naszej stronie internetowej www.zus.pl/edukacja w zakładce Kontakt do koordynatorów. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu minionej doby w powiecie bełchatowskim 11 osób otrzymało pozytywny wynik testu na koronawirusa. Wykonano 40 testów, 11 było z wynikiem pozytywnym. W województwie łódzkim jest 317 osób zakażonych koronawirusem. Nowych przypadków odnotowano 234, a ponownych 83. Dwie osoby zmarły, posiadały one choroby współistniejące. Wykonano 793 testy, 333 było z wynikiem pozytywnym. W całej Polsce mamy 7876 potwierdzonych przypadków zakażenia. Nowych zakażeń odnotowano 6180, natomiast ponownych zakażeń 1696. 28 osób zmarło, 3 wyłącznie z powodu COVID, natomiast 25 posiadało choroby współistniejące. Piłkarze GKS Bełchatów w ostatniej kolejce czwartej ligi pokonali Borutę Zgierz 4-1. Dotychczas bełchatowscy piłkarze wygrali 8 spotkań i jeden mecz przegrali. Taki bilans sprawia, że bełchatowscy piłkarze, tracąc do lidera jeden punkt, zajmują drugą pozycję w tabeli. Nad kolejnym zespołem mają już 6 punktów przewagi i to właśnie z zajmującą trzecie miejsce Polonią Piotrków Trybunalski rozegrają kolejny, tym razem wyjazdowy mecz. Spotkanie odbędzie się 17 września o godzinie 16:30.